Afera popiska na YouTubie to dobry temat, żeby porozmawiać o zabezpieczeniu smartfonów waszych dzieci. Patrząc na demografię was, widzów, którzy oglądacie moje materiały, widzę, że duża część z was może mieć dzieci, ba, a nawet wnuki, więc warto zabezpieczyć pociechy przed zagrożeniami w internecie. Oczywiście nie przed wszystkimi uda się obronić dzieci, ale warto poczynić jakiekolwiek kroki. Najważniejsze to założyć dziecku jego własne konto Google ze zgodnym wiekiem, przez to Google automatycznie założy konto z ograniczeniami, które sami potem możecie zdefiniować co do zapisywania historii, dostępu dziecka do konkretnych stron przez przeglądarkę, czy filtrowania treści dla osób pełnoletnich. W ten sposób, gdy dziecko chce wyszukać przykładowo stronę z filmami dla dorosłych, wyszukiwarka nie podpowie takich stron i zablokuje możliwość bezpośredniego przejścia na taką stronę. Na telefonie rodzica instalujemy aplikację Family Link. Łączenie jej z kontem dziecka przebiega w momencie zakładania konta Google dla brzdąca. Sama konfiguracja trochę zajmuje, bo musimy tam sparować swoje konto Google z kontem dziecka, ale aplikacja prowadzi nas za rękę, co i gdzie kliknąć, także nie powinniście mieć problemu z przejściem tego etapu. Nawet możecie podłączyć dodatkowo konto szkolne dziecka oparte na Gmailu. Ja niestety takim nie dysponuję, dlatego nie sprawdzę dla was, co dalej kryje się za tym rozwiązaniem. Cała procedura zajęła mi nieco ponad 5 minut, także wydaje mi się, że udało to się Google'owi ograniczyć do absolutnego minimum. Z poziomu tej aplikacji możecie podejrzeć, ile dzieciak korzystał dzisiaj z telefonu, jaki ma procent naładowania urządzenia, informacja, z jakich aplikacji dziecko korzystało i jak długo. To jest fajna opcja i też daje do myślenia. Możecie zablokować dostęp do telefonu dziecku po określonym czasie. Nie wiem, czy to dobry sposób na walkę z uzależnieniem od telefonu, ale tak, takie narzędzie również macie. Czy warto tak robić? Niech każdy sam zdecyduje. Na pewno fajną funkcją jest blokowanie telefonu na noc. Ustalamy godziny nocne, w których telefon ma być nieaktywny. Na pewno zachęci to do szybszego spania. Możemy wybrać, która część YouTube'a ma być otwarta dla dziecka, czy też YouTube Kids dla najmłodszych, czy może zwykły YouTube i YouTube Music z filtrami treści. Ale YouTube otwarcie przyznaje, że nie wszystko jest w stanie zweryfikować i mogą pojawić się zbereźne filmy, jak na przykład te DJ-a Palasajda. Co więcej, wy, jako rodzice czy dziadkowie, możecie zablokować młodemu konkretne kanały takich patotwórców. Choć nie widzę tej funkcji u siebie, ale Google mówi, że da się to zrobić, także ufam. Możecie też sprawdzić z poziomu swojego telefonu, jakie filmy ogląda na YouTubie wasza młodzież. Google Chrome może otwierać strony przed dziećmi tylko te wskazane przez rodzica, albo możemy zablokować konkretne adresy. To bardzo fajne. Działa tutaj też technologia Safe Search, która już sama w sobie filtruje odpowiedzi na zapytania w Google, potencjalnie nieprzeznaczone dla osób w wieku waszego dziecka. Podobnie on działa dla sklepu Google Play. Przykładowo dziecko nie pobierze gier z oznaczeniem PEGI powyżej swojego wieku. Są od tego wyjątki, oczywiście. Blokada nie zadziała, gdy ponownie dziecko pobiera apkę czy grę, na którą już wcześniej wy ze swojego konta wyraziliście zgodę. Dla tych bardziej nadgorliwych rodziców jest opcja spoglądania, gdzie jest dziecko. Mamy podgląd lokalizacji telefonu na mapie. Może nie, nadgorliwych to jest chyba złe słowo, bo nigdy nie wiemy, jaka sytuacja może wyniknąć, gdy trzeba będzie dziecko namierzyć, czego absolutnie nikomu nie życzę. Pamiętajcie, większość funkcji wymaga, aby telefon dziecka miał cały czas kontakt z internetem, dlatego warto je wyposażyć w dobry pakiet danych. Oczywiście, z poziomu Family Link możemy skonfigurować kilka kont dzieci, nadając zdjęcie do każdego dziecka. Większość aplikacji w Google Play powiela te funkcje z Family Link, ale to właśnie rozwiązanie Google'owe jest moim zdaniem chyba najbardziej intuicyjne i do tego bezpłatne, bo większość podobnych aplikacji działa w systemie subskrypcyjnym, albo po prostu jednorazowa płatność. Oczywiście, jeżeli korzystacie i polecacie ciekawe apki tego pokroju, to napiszcie w komentarzu innym, może będą zainteresowani tego typu alternatywami. Warto z tego korzystać, warto wyciągać wnioski z tego skandalu, który właśnie oglądamy na YouTubie i warto oczywiście zapobiegać, dlatego zachęcam was do korzystania z takich rozwiązań technologicznych. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam pomógł ten materiał. Do zobaczenia.